Cześć wszystkim, pas Donateria. I pewnie wam się wydaje, że save straciłem znowu. Jak tak wchodzę do gry, to mogłoby się tak wydawać. Aktualnie trochę nie chodzi o save. Po prostu przerzucam się z Flashpointa na stronę Y8. Flashpoint zaczął szwankować, czyli wszystko tutaj sobie ładnie, no, zanim Flashpoint dostał kręćka, to jeszcze zdążyłem sobie zapisy pozbierać, nie? Więc nic nie tracimy. Od 209 dnia do 212, te 4 dni dzisiaj robimy, mamy do wbicia 333 punkty. Wy to na ekranie nie za bardzo nie widzicie, że to jest strona Y8. Ale jakbym zaczął scrollować myszką, no to by się pojawiły, pola właśnie tej strony. Strona Y8, no, chyba jest nawet lepszą stroną. Przynajmniej wszystko teraz będę miał w jednym miejscu. Dobrze, no to... przechodzimy do gry? Myślę, że tak. Po 2 dniach pewnie będę miał rank następny. Papas Donateria, jest to odcinek 72. I tym oto odcinkiem zaczynamy. Zaczynamy siódmy i ostatni odcinek, dzień maratonu za 700 subów. Poprzednie odcinki w Donaterii to były na live. Jeden w sumie wyszedł na premierze, drugi na live. A dzisiejszy odcinek to rozpoczyna nam ostatni dzień maratonu. I dzisiejsze odcinki wszystkie ustawiam wam na premierę. Bo jako, że to jest ostatni dzień, no to wszystko na premierę. Ale tylko na koniec dnia będzie podwójna dawka. A w ciągu dnia będzie pojedyncza dawka. Może nawet coś jeszcze zlajwuję. Tylko jak miałbym to zlajwować, to oczywiście w godzinie, o której według planu wchodzi jakiś film. Może ostatnio zrobiłem sobie małe numery z Pasterią, ale tym razem tego nie robimy. A jeśli chodzi o osiągnięcia, no to zostało nam to jedno, czyli złotka. Już dzisiaj Kletus złotko zdobędzie i będzie 53 osobą. Jeżeli Taylor przyjdzie jeszcze raz, to będzie kolejną osobą. I kolejną. Pytanie, kto tam będzie, to kolejną. Powiedzmy, że jak ostatnio sobie liczyłem tę liczbę tych zamówień, to już jakby nie pamiętam dokładnie, jaka ta liczba jest po tym, jak już te zamówienia zostały porobione i ta liczba już się zmniejszyła od ostatniego liczenia. Więc na razie sobie tego nie liczymy. Jak ktoś liczył, to może podać tą liczbę w komentarzach. Może ja nie będę musiał tego liczyć od nowa. Jeżeli ktoś chciałby, to może. Okej. Pięknie. Pianki. I teraz śliweczka razem z cukierczkami. Okej, Kletus. Perfekcyjne złoto. I dobrze jest tak zacząć, nie? Teraz jest zamówienie osoby drugiej. Kto był drugi? To zaraz sobie przypomnimy. Puderek i jeszcze czekolada. Jest Juta. Ona lubi walentynki. To nie są walentynki, to jest Easter, czyli Wielkanoc. Walentynki to Juta w innym papasie lubi. Nadzienia wszędzie są, nie? Tak, są wszędzie tam, gdzie powinny być, i tu jeszcze czekolady brakuje.
Śliweczka. Ciasteczka. Jeszcze raz. I wiecie, że się walnąłem, bo posypałem na pączku, na którym tego być nie powinno. Okej. Okej, 83 za tą niepotrzebną malinową posypkę. Teraz mamy naszego Taylora. Na razie to żadna z osób, która dzisiaj przyszła. Pan nikt złota nie ma. Nikt złota nie miał z tych holidayowych klientów. Dobra. No, zbieraj to. Pozbierane. I teraz ślimaczki. Czekoladowy to jest ten pączek. Ślimaczki to są każdego innego kolorku. Czekolada. Dobrze, teraz lemoniatka. Trochę wolniej to zaczynam nakładać, żeby zrobić jak najładniej. Pięknie. Pięknie poprzewracamy to. Jest punch hitwell i u niego będzie srebro. Jak wbijemy następny holiday, to chyba będzie to ulubiony holiday naszego pańcza. Naszego pańcza Hitwella, chyba tak będzie. Chyba tak będzie. A właśnie. Nadzienia. Okej, okay, więcej nie ma. Cynamon do tego. A no, Juta. Okej, okay, musisz poczekać. Na Closera jeszcze czekamy. Tęcza jeszcze jest do dodania. Okej. Okay. Przewróciłem z powrotem, bo tam było niedosmażone. Dwa razy jeden pączek przewracałem. Pięknie. Borówki, jeżyny, radlen. Czerwone. Jeszcze jeden czerwony pączek. Cynamon na koniec. W Houdini zaraz dostaniesz swoje pączki. Orzeszki. Okej, pospadało trochę na boki. Kokosik. Houdini. No, perfekt to był tylko jeden i tyle złoty. W ogóle to w Houdini jego oczy nie są widoczne. Są, jego oczy widać było przed chwilą. Oczy Houdiniego. Tak to one się chowają tam pod kapeluszem. Tylko kawałek oczu było widać, nie całe. Orzeszki dwa razy.
Pięknie. Ok, srebrny i nie było perfekta. Jeszcze został nam closer. No, nie tutaj. Przez ten pączek, który się przykleił do myszki, nie chciał odejść, to mi się przesmażył jeden pączek. Potrzebujemy czekoladowego tego. No dawaj go. Tak, te są czerwone, czekoladowego nie ma. Okej, jeszcze raz. Tak więc, skoro to jest siódmy i ostatni dzień maratonu, no w sumie przesunięto o tydzień, ale to było nie do uniknięcia. Trzeba było to przesunąć o tydzień, bo inaczej to by... by się ten, no nie zrealizowałbym tego w poprzednim tygodniu. Więc no wasze opinie chciałbym przeczytać. Wasze opinie dotyczące maratonu, jak wam się oglądało. Ciasteczka. Udało się każdą gierkę przepisać na każdą godzinę. Na każdą godzinę, które no były tymi rozpoczynającymi jakiś następny odcinek. Tylko w sumie w jednym dniu te odcinki się później wysłały, a tak to zawsze były na czas. Na czas, czyli na godzinę punkt, na którą miało wejść. Dobra, rank wbity, następny znowu wbijemy, no bo 200 punktów to my zdobywamy czasami przy pierwszym zamówieniu już. I to jeszcze 232 punkty. Tu potrzebujemy zagrać dwie gwiazdki, bo... żeby było równo, to potrzebujemy mieć 3 brakujące złote gwiazdki. W każdej gierce show. Od następnego tygodnia, czyli od... Następny dzień to jest, będzie dzień wypłaty, czyli od dnia 211 będziemy no właśnie, co będziemy? Ja to koło to mamy dwa razy trafić, nie? Gwiazdeczkę. A nawet raz nie dajemy rady trafić. Czyli trzeba powtórzyć i wyczuć ten moment. Okej, jak dla mnie trafiłem, ale przeskoczyło na przedostatnią. Nie mam tego wyczucia dzisiaj na ten spin sales. Trzeba którąś próbę zrobić. I ją zrobimy. Zrobimy. Dalej źle. Kolejna próba. Trzeba inaczej to zrobić. Część, z której żarówki przeskakuje na nas na ostatnią i tyle. W końcu trafiona. Dobra, to jest pierwsza gwiazdka, ale jeszcze będzie jedna, którą będziemy trafiać. Czy będziemy próbować trafić. Na pewno ją trafimy.
Bo inaczej nie przejdę do dnia następnego, który już jest z numerem 210. Okej, okay, trafiliśmy za pierwszą próbą, tą drugą dzisiejszą gwiazdkę, ale czy faktycznie ona wejdzie? Tak, udało się. I przechodzimy do dnia kolejnego, 210. Jest to wypłata już 30. Stolika nigdzie nie postawię, bo miejsce się skończyło. Jestem ciekaw, czym Easter nam się powtórzy jeszcze czwarty raz. Teraz trzecia kolejka leci, holidayów. Jestem ciekaw, czy będzie czwarta kolejka. Znaczy, czwarty raz Easter, czy będzie. Bo teraz przyszła Wendy. Ona złota nie ma. Czy ma? Wendy, bo nie spojrzałem. Nie ma. No właśnie, nie ma. Kogo mamy skuter? Punch Hitwell. Punch Hitwell ponownie. Penny przyszła. No, ten poczek przewróciłem zanim zadzwoniło, nie? Więc przewróciłem go z powrotem, żeby mieć, no, idealnie wysmażone. Pen, u ciebie też będzie medalik srebrny, ale będzie. Trochę jeszcze tam osób brąz ma. Przynajmniej już wszyscy jakikolwiek medal mają, nie? Ile jest z brązowym? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, 6 osób jeszcze ma brąz. No, najwięcej, no to wiadomo. 10 gwiazdek. 10 zamówień trzeba zrobić. U Rico. Ok, kaczuszka. Dawaj tu, dawaj tu. Teraz to ma znaczenie, gdzie nadziałem który lukier, który pączek. Jeden z truskawkowym nadzieniem miał być, drugi z borówkowym. I później tutaj. Inaczej trzeba by było do lukrów powkładać, jakby na ogród to nadział, no i jeszcze inaczej by wyglądały posypki i polewy. Jakbym ten nadział borówką, ten truskawką, no to bym na odwrót to wszystko ładnie szykował. Okej, okay, było Spin and Saucy przed chwilą, to chyba po tym dniu będzie Mitch's Mess z Gierek Show. Perfekt. I co, pierwsze zamówienie perfekt? A co z następnymi? Nadzienie do tego. To jest wanilia, czekolada i cynamon. Okej, okay, są pączuszki. No wyciągaj go. Powyciągane. Kletus, no to już masz złoto. Rico by się przydało, żeby przyszedł. On pewnie przyjdzie w swój holiday.
Jeżeli faktycznie to jakby miało być, to by było fajnie, bo bym chociaż mu trochę gwiazdek ponabijał, co? Rico jest taki do tyłu. Inni to mają może tam mniej gwiazdek, ale nie tak mało jak Rico. Tak, ale jak u Rico ponabijamy, to pewnie zanim będzie jeszcze jakaś osoba potrzebowała dobitki punktowej. Dawaj tu. Rówki, bita śmietana i truskawka. I waj. Cynamonowe będą pączuszki. Jeden będzie, dwa. Tu i tu jest cynamon. Okej, okay, są nadzienia, to teraz lukry. Są wszędzie nadzienia. Lukry też trzeba ponakładać. Ulewa, o, spadło trochę. Tęcza. Wyciągać, no. Wyciągłem to, widzieliście sami. Cofnęło. Nie wiadomo, dlaczego mi to cofa. O, tu możesz cofnąć na półkę. Jeszcze raz? Ok. Pięknie. Penny. Ok, nie wyszedł. Perfekt. Nie przejmujemy się tym. Mamy do zrobienia jeszcze zamówień kilka. Nadziewamy to. Czyli jak... No, już jesteśmy w połowie odcinka. Po tym jak drugi dzień zrobię, to będę w połowie odcinka. Major Malu, ok. U niego pewnie się za chwilę złoto uda wbić. Musi jeszcze raz przejść. Ok, Major Mallow. Dobra. Jestem na etapie zamówienia czwartego, czyli Kletusa. Closer, który dzisiaj przychodzi, no to chyba co holiday jakieś inne pączki zamawia. Nie jest to jojo, ale też zamawia losowo. W zależności od holidaya to zamawia coś innego. No i czekolada. No dokładnie, Xolo. Nie pamiętam jak on wtedy zamawiał, ale chyba coś tu ma innego. Tydzień temu było Estepades Day, dzisiaj jest już Easter. W dniu wypłaty. Na dzień następny to już nie będzie. Na pewno nie będzie. Istera. Bananek. Orzeszki. No, wyciągaj to. Wyciągnij. Tu. Co te pączki się kleją do tej myszki, to ja nie wiem, o co chodzi. Tęcza. I waj, perfekta nie ma. No i co, kolejny dzień, gdzie tylko perfekt jeden wyskoczył. I to przy pierwszym zamówieniu. Niebieski, wanilio i puder. I teraz będzie więcej niebieskiego. Posypka. Major Malone mi się bardziej z zielonym kojarzył, ale tutaj tutaj nic zielonego nie ma. Donateri. No
Ale no pianki też zamawiał, nie? Bo Major Malo, no to ma w imieniu Malo. A Malo to pianki. Szósteczka mi wyszła z polewy niebieskiej na środkowym pączku. Okej, okay, perfekt. To tak jakbym trafił szóstkę. Bo akurat szóstkę narysowałem i się okazało, że razem z tym perfekt wyszedł. Lemoniada. Ciekawe, kiedy kolejny będzie rank, który będzie wymagał dwóch dni, a nie jednego. Na razie takiego ranka to ja nie widzę. Za każdym razem wszystkie ranki po kolei, po jednym dniu i koniec. I już następny. Czyli po 5 dni na holiday'a mamy. Jak tą solo, bo tak posypałem, że więcej jest poza niż na pączku. Oczywiście w cudzysłowie, bo i tak więcej było na pączku niż na zewnątrz, poza pączkiem. Ok, czyli połowa odcinka za nami. Druga połowa przed nami. Rank wbity. Ok, kolejny rank, to wiadomo, jedno, dwa zamówienia i będzie wszystko. I dokładnie, Mitch Smith. Jedna gwiazdka tutaj potrzebna jest, czyli papryka. Ok, steel, emeraldzik, frytka, bita śmietana, cukierki. Wszystko ładnie znalezione. Ok, to był dzień wypłaty, dzisiaj już jest niedziela. Big Top Carnival. Już kupowaliśmy wszystkie rzeczy, nie? No tak, kupowałem i nie ma co kupować. 8 tysiaków się nazbierało już. Czerwony kolor mi się bardziej kojarzy z tym karnawałem. Trzeba to pozbierać. Jak ja widzę liczby 6 i 5, to już wiem, że nie zmieszczę wszystkiego. Okej, okay, no to wystarczą te 4, te 3. Teraz te wózki. Zaraz plakaty porobimy. Ile ich jest tam? 10 tylko. Ale no, póki sobie wszystkiego nie zasłonię, no to popowieszam tamto. Plakaty zdejmij. Ok, czyli nawet 12 ich jest. Nie, 14. Tak będzie lepiej, jak ja to pozdejmowałem, no to będzie łatwiej to. Widać, że te plakaty wszystkie są jednej wielkości. I tu jeszcze będzie pasek na dole do uzupełnienia o coś. Big Top Carnival. Ok. Teraz jeszcze pączek. Jubileusz. Trzeba jakoś te dziury połatać. Mogę na przykład to tu powiesić i wtedy powiesimy to tutaj. Ok, i teraz te mniejsze, żeby nie były wszystkie te same, no to poszukamy innych. Okno, tutaj cookies, jeszcze jeden taki mniejszy na dwa sloty, to tutaj był jakiś, no lodzik tam był, a ja bym chciał ten czerwony. Ok, teraz jeszcze do karnawału mamy tutaj rzeczy do postawienia gdzieś. Tak, postawimy to tam. Kolejny holiday, gdzie nie będę miał innych rzeczy jak tylko holidayowe, bo się nic nie zmieści. A holidayowe się tylko zmieszczą. Balony. Ok, orzeszki. I gumy. I kolorki. Tutaj właśnie takie paski. No kolory. O,
Weźmy ten? Nie. Tak lepiej. Bo ten biały tam nie pasował do kolorów. Jeszcze tutaj. Okej, kropeczki. Może być paski. Okej, pasuje. Pasek i tutaj kurtka, no to za bardzo do wyboru nie ma, ale coś wybierzemy. Czy buty będziemy zmieniać, to zaraz się okaże. Sprawdźmy. No, czerwone buty pasują, okej. Do żółtego może nie, ale do tego, co mamy w lokalu. A są jakieś lepsze? W sumie te będą lepsze. Tak, będą lepsze, bo bardziej pasują. No dobra, można zacząć. 20 minut może wystarczy, żeby odcinek skończyć, co? Big Top Carnival. Karnawał. Pierwszą osobą jest Mindy, która nas odwiedza w tym karnawale. Karnawał. Szybkie zamówienie pączuszków. Pamiętam, jakie miałem zdziwienie, kiedy się odblokował ten pączek. Nazywam to grzebieniem, ale jak się zdziwiłem wtedy, to jeszcze to dzisiaj to pan przypomina sobie, jak jest karnawał, to mi się przypomina moje zdziwienie na temat tego pączka. Scarlett. Czy ktoś w tym karnawale ma niewbite złoto? Na razie Mindy ma złoto wbite. Przewracamy i jeszcze jeden. Kayla. Kayla, ty złota nie masz, nie? No, złoto będziesz miała wbite. Pyk, pyk oraz pyk. Okej, pączuszki zaraz się poprzewraca. I robimy śmietana, borówki, czekolada. O, takie jest ten nadzienie karnawałowe. Wata cukrowa, czekolada. Ok, czyli tutaj to trzeba w ten sposób. No, odklej tutaj. Dobra, odklejone. Śliweczka. Pianki i tęcza. Mindy. Perfekta nie ma, okej. Okay. Czyli pierwsze, po raz pierwszy zamówienie pierwsze w tym odcinku i nie ma perfekta. Truskaweczka. Tutaj mam, tak, do pozbierania pączki. Fudini. Jak karnawał, to się przebrał. Bardzo fajnie, bo może podczas tego karnawału się u niego złoto wbije, co? Teraz śliwka. Kosik. Litera C wyszła z tej polewy. Oreosy i pianki. Ponadziewane. Idzie Roy. Złoto będzie miał bite przy następnej okazji. Okej. Okay.
Następne holiday to już będą holiday letnie. To jest ostatni holiday wiosenny. Malinka. A jak letnie, to, to ponownie będą już ostatnie holiday z gry. No przestaw to tam. W Donaterii lato jest jako ostatnie. Ostatnia pora roku. W Donaterii się zaczyna od jesieni. Perfekta nie ma, okej. Ale złoto się udało wbić kolejne. Tyle, że teraz będzie nam Kyla przychodzić. Pewnie jak już złoto ma wbite, co? Lukier i czerwony. Jest zamówienie szóste. Może Rico przyjdzie? Któregoś razu jak Rico przyszedł, no to był trochę się można było uśmiechnąć, bo wbiliśmy. Bo przyszedł tylko dlatego, przynajmniej ja taką mogę mieć teorię, że o nim tyle gadałem. Znaczy no tak jakby go zaprosiłem w myślach. I on przyszedł. I kto tym razem jest u skuter? Papa Louis. Papa Louis, Papa Louis. I co teraz? Następnym razem jak Papa Louis przyjdzie, to już będzie miał złoto. Papa Louis'ego będzie złoto. U Papa Louis'ego. Tylko mu jeszcze jedno zamówienie trzeba mu zrobić. Najpierw jednak dla Roya. Pączki. W tym odcinku Roy już był raz. Bo pamiętam te posypki malinowe. Na środku dostał jedną niepotrzebną wtedy. Śliweczka. Przewracamy. No i jojo. Czerwony, czekolada i czekolada. Okej. Dobra, piąteczka może wyjść. Ma do kogo? Do Roya. Perfekta żadnego dzisiaj nie wbiłem. Zawsze dziewiątki wyskakują. Albo z ósemką, albo z dziewiątką. W parze. Okej, i wydaję pozbierane. Teraz Papa Louis, dla ciebie pączki będziemy grzać. Niebieskie. Niebieska polewa, niebieska posypka. Waniliowy smak polewy na środkowy. Teraz tutaj ostatni pączek. Z piankami jeszcze. No, Papa Louis. I został nam jojo. Jojo. Nie klei mi się już pączek do myszki bardzo ładnie. Okej, krzywo nie wyszło. Teraz lodzik. W jego zamówieniu nic z karnawału nie ma. U jojo. Nikt nie zamówił tego sosu polewy takiej. Popcorn zamówił poprzedni klient, znaczy ostatni z tych karnawałowych, czyli Fudini. I perfekt nawet wyszedł. Rank wbity.
Ile do następnego? 300, okej. Czyli rank wbijemy po jednym dniu. Papa Strasiway. Fudini i profesor. Okej, w profesorze już pierwsza smoła. No nie ma, nie. Okej. Okej, chyba jednak tak. O! Dobra, zostawiłem ich w tyle. Nie zdążyłem. Ej. Przyspiesza zaliczył. Ale ja zaliczę metę. Dobra. On zaliczył przyspieszacz, ja zaliczyłem metę, bo z jakiegoś powodu zaczął wolniej jechać. Nawet w smołę nie trafił żaden z nas, a on wolniej zaczął jechać. To jest ciekawe, że tak się stało. Na karnawał już nic nie zmienimy. Dobra. Houdini pierwszy. Okej. Houdini. Dopóki nie było karnawału, to on ze ślimaczki zamawiał dwa. Teraz jest karnawał, to zamawia jednego ślimaczka i drugi grzebień. Okej, ostatni dzień, który dzisiaj nam został. I potem koniec odcinka 72. I jest Rico. Jest Rico, w końcu się jego doczekałem. Teraz jak się tak nie mogę doczekać Rico, to pewnie potem jakaś jeszcze osoba będzie taka, której się nie będę mógł doczekać, bo ona nie będzie przychodzić i na końcu będzie spamować swoim zamówieniem, co? Może to Rico będzie. No bo może być to Rico takim klientem. Berta, no ty złoto już masz. No wiem to tylko stąd, że dawno cię nie widziałem. No i nie byłaś na pewno na liście osób, które klikałem, jak liczyłem wtedy tamte gwiazdki, które jeszcze mam do wbicia. Ostatnią liczbę, jaką pamiętam, którą wypowiedziałem, to była liczba 146, a to było 141. I dalej nie pamiętam, ile zamówień w poprzednim odcinku się udało zrealizować. I to powoduje, że nie mogę dalej liczyć, podliczać. Nie pamiętam ostatniej liczby. Ciasteczka i popcorn. Przy poprzednim dniu też popcorn. Tak, no bo Houdini był wtedy czwarty, to jest pierwszy. O. Aha, nie nałożyłem kokosa na pierwszy. Wanilia, czerwony i czekolada. Dobra, Rico. Się nic już nie klei, bardzo dobrze. Trishna, złoto. Ile tam do 60 zostało nam osób? Ok, będzie jeszcze 5 osób. Po tym jak u Trishny wbijemy, też będzie 5 osób. Trishna nie jest fanem tego oto Holiday'a. Ale jeszcze jeden fan Holiday'a przyjdzie. Jeden jeszcze fan karnawału. Ciasteczka. Ciasteczka i ciasteczka. No, Rico. Cynamon, lukier, o i dzwoni nam. Czekolada,
Pańczki Troll. No i widzicie, przyszedł. Tak jak wspominałem, to... Pączków nie zmienił, ale... Dekoracje tak. Ładnie, teraz... Popcorn. Ciasteczka i jeszcze bananowy, czekoladowy, no, syrop. Jako, że chcę przeskoczyć z Flashpointa na Y8, to będę musiał przyzwyczaić się, że teraz tutaj pykam w papaski, ale to nie będzie dla mnie trudne. Pomarańczowy i wanilia. Lodzik. I ponownie lodzik. Tęcza na środkowy. I ciasteczka na ten z lewej. Ok, i jest to zamówienie wytryczne. Perfekta tu nie ma. 55 zł zostało wbite. Co teraz? Teraz jest ulep. Czyli będzie 5 osób bez z brązowym. Ulep już od, z tej listy odpada. No w sumie po co, znaczy przyspieszam, ok, ale nie muszę przyspieszać, mam tutaj pączki do wydawania. Jedna osoba zamówiła watę cukrową w tym dniu, albo nawet w ogóle w tym odcinku, nikt nie zamówił później waty cukrowej, tylko przy poprzednim dniu pierwsza osoba. A dalej to już były same inne nadzienia, tylko nie wata cukrowa. Jeszcze jeden. Ok. I grzebyszek ostatni. Ok, po przygotowywane. Teraz popcorn. Nie wiem, jak miałby smakować pączek z popcornem, ale może tak smakować. Jakoś fajnie pewnie. Skoro oni tak zamawiają. Popcorn jeszcze na ten pączek. Wydajemy do pańczaki Hituela. Jest jakiś perfekt. Nikomu nie przeszkadza, że w Donatry są takie długie odcinki? Pytanie do was. Wydaje się, że nikomu to nie przeszkadza. Teraz polewa i niebieska posypka. Jeżeli dobrze wszystko pójdzie, to 7 odcinków i będzie koniec serii. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie. Nadziewamy i moczymy puderek. Pop
kornik i jeszcze ciasteczka będą. Rudy, zaraz dostaniesz swoje ciasteczka. Łapeczki, komentarze, suby, dzięki za oglądanie tego premierowego odcinka 72 z Papas Donateri. Rozpoczęliśmy 7 i ostatni dzień maratonu za 700 subów. Teraz zostało nam tylko te wszystkie filmy na dzisiaj zaplanowane. No, ja mam do nagrania je, a wy do obejrzenia. No i 800 subów teraz oczekujemy. Kiedy to nastąpi? Jestem ciekaw, czy to po 2 miesiącach, czy po 3? 300 punktów. Slider, escape, ok, czyli tutaj musimy rozegrać 2 gierki. I teraz przy każdej gierce show będziemy mogli, czy gramy tak, żeby 2 gwiazdki zostały. Ok, tutaj nie pamiętam, jak to szło. Zaraz sobie przypomnę, na pewno nie w prawo, bo wylecę z gry, więc musi iść w dół. I tutaj w prawo. W dół. Jak dam w tędy, no to ewentualnie ciasteczek nie rozwalę. Więc mogę iść tędy. No. Jakbym poszedł w dół, to mógłbym ciasteczka rozwalić. Taka by była różnica. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Cześć!